Ernest Bodziuk, witam ponownie. Ze mną kolejny gość, Sławomir Gołąbek, notariusz Izby Notarialnej w Krakowie. Dzień dobry, panie notariuszu. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu. Porozmawiamy sobie o temacie, który rozgrzewa serca niektórych, a w zasadzie wielu ostatnio, dlatego że będziemy o rynku nieruchomości mówić. A to, co dzieje się na rynku nieruchomości w ostatnich miesiącach, a nawet latach, to jest coś niesamowitego, bo te nieruchomości w Polsce sprzedają się coraz częściej, coraz intensywniej, za coraz wyższe kwoty. I nie tylko rynek pierwotny, ale rynek wtórny. Tam się bardzo dużo dzieje i o tym rynku wtórnym sobie porozmawiamy. Najogólniej rzecz biorąc, pytanie jest jedno, a wejdziemy w szczegóły, to pewnie więcej się pojawi. Jak bezpiecznie kupić, sprzedać nieruchomość na rynku wtórnym? Tak, to rzeczywiście prawda. Ostatnio widać na rynku duże ożywienie, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, sprzedaż lokali mieszkalnych, przede wszystkim nieruchomości mieszkalnych. W pewnym stopniu stymulowany ten wzrost jest na pewno tym kredytem dwuprocentowym słynnym, jak również tym zwolnieniem z podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie swojej pierwszej nieruchomości, więc rzeczywiście ten popyt teraz, ruch jest bardzo ożywiony. Do tych wątków dotyczących i kredytu, i zwolnienia z podatku przejdziemy sobie. Tak jest. Tylko proszę mi powiedzieć, tak się zastanawiam, czy sprzedanie, czy nabycie nieruchomości na rynku wtórnym mocno różni się od tej transakcji z rynku pierwotnego? Tak, to znaczy no tutaj jest kilka podstawowych elementów. Przede wszystkim przy nabywaniu lokalu na rynku pierwotnym z reguły deweloper czy firma, która wybudowała i sprzedaje nieruchomość mieszkalną, jest płatnikiem VAT-u, więc tutaj w zasadzie zawsze nie ma do zapłaty tego dwuprocentowego podatku od czynności cywilnoprawnych. Cena sprzedaży jest objęta podatkiem VAT, wiadomo, nie ma podwójnego opodatkowania, także wtedy nabywa się lokal nowy bez tego dwuprocentowego podatku od czynności cywilnoprawnych. Inaczej ma się właśnie kwestia w przypadku nabywania nieruchomości na rynku wtórnym, gdzie sprzedają osoby fizyczne lub też firmy, które sprzedają już nie jako budujący, nie jako deweloper, tylko sprzedają jako zwykły sprzedający. Wtedy co do zasady jest pobierany przez notariusza w każdym przypadku dwuprocentowy podatek od czynności cywilnoprawnych od każdej sprzedaży nieruchomości. Dobrze. W tym, czy ja dobrze myślę, że przy tej transakcji tą stroną, którą bardziej trzeba zabezpieczyć, jest osoba kupująca, prawda? To znaczy, no niekoniecznie. Tu każda strona musi być jednakowo zabezpieczona. Zarówno musimy zabezpieczyć interesy strony sprzedającej, jak i strony kupującej. Przy czym tutaj no, czasami jest rzeczywiście z tym problem z uwagi na to, że strony, każda strona wiadomo chciałaby być zabezpieczona w 100%, a nie da się tego zrobić jednocześnie dla jednej i dla drugiej strony. Bez pójścia no, na jakieś ustępstwa. Tak, ale macie narzędzia jako notariusze do tego, żeby ta transakcja była tak bezpieczna, jak tylko się da. Oczywiście. W przypadku, jeżeli nabycie na rynku wtórnym nieruchomości następuje z kredytu bankowego, to tutaj mamy problem troszeczkę z innej strony, z uwagi na to, że środki pochodzące na cenę sprzedaży pochodzą z kredytu bankowego, wtedy za kupującego te pieniądze wypłaca bank. Oczywiście kupujący musi okazać umowę kredytu. Najczęściej jest też ustanowione zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości. Notariusz wpisuje oświadczenie banku, powołując najważniejsze elementy umowy kredytowej i tutaj sprzedający ma gwarancję, że te pieniądze zostaną zapłacone przez bank na warunkach oczywiście udzielonych, określonych w umowie kredytu i tutaj tego problemu już w zasadzie nie ma. No, te środki, które pochodzą z, te część ceny, która pochodzi ze środków własnych, bank zawsze wymaga, żeby ona była płatna przed wypłatą kredytu, więc z reguły strony sobie płacą wcześniej tą kwotę, która jest wkładem własnym, a środki już uruchamia później bank, więc tutaj sprzedający też ma tą gwarancję, że środki wpłyną do niego na rachunek. No dobrze, a jeżeli to jest transakcja pozabankowa, to znaczy ktoś dysponuje gotówką i kupuje mieszkanie, które zostało wystawione, to co wtedy? To tutaj zawsze najbezpieczniejszym wyjściem będzie zastosowanie depozytu notarialnego. Notariusze mogą i prowadzą rachunki, najczęściej są to rachunki pomocnicze do rachunków bieżących, gdzie kupujący może zdeponować wcześniej całość bądź część ceny sprzedaży. I warunkiem podpisywany jest między kupującym a notariuszem protokół przyjęcia pieniędzy na przechowanie, określający warunki i termin wypłaty tych środków. Jest to bardzo bezpieczny instrument z uwagi na to, że sprzedający, przystępując do takiej transakcji,
ma 100% gwarancję, że środki pochodzące, mające do niego trafić, są już zdeponowane na koncie notariusza, nie ma ryzyka, że one gdzieś się nie pojawią w terminie, a kupujący również ma pewność z uwagi na to, że wpłaca na rachunek depozytu notariusza i gdyby nie doszło do zawarcia z jakichkolwiek powodów do umowy sprzedaży, wówczas notariusz te środki kupującemu oczywiście zwraca. No dobrze, a gdyby pan mógł powiedzieć, jak to wygląda w praktyce? W rzeczywistości, jak wygląda ten proces? Spotykają się dwie osoby, które chcą zawrzeć transakcję. Rozumiem, że musi być jakaś wstępna umowa zawarta, żeby ktoś mógł wpłacić na ten depozyt, a potem zawiera się umowę właściwą już, czy przeniesienia własności, czy w momencie zawierania tej umowy przeniesienia własności wpłaca się pieniądze na depozyt. Jak to wygląda? To już tak naprawdę jest kwestia ustalenia między stronami. Czy strony będą chciały sobie podpisać wcześniej umowę przedwstępną, czy też nie. Jeżeli chodzi o wykorzystanie samego depozytu, tutaj umowa przedwstępna nie jest konieczna. Można też podpisać, jeżeli strony mają już potwierdzone wszystkie elementy umowy. Cenę, sposób płatności, znaczy sposób płatności będzie przy depozycie oczywiście, więc wtedy kupujący wpłaca, wystarczy, że zrobi to na dzień przed transakcją, tak żeby notariusz w momencie, kiedy będzie podpisywana umowa właściwa już sprzedaży, żeby te środki były na rachunku depozytowym. Ale ten kupujący, on musi mieć jakąś podstawę do tego, żeby wpłacić na ten rachunek notariusza? To zależy tak naprawdę indywidualnie od praktyki. Notariusz też może wskazać ten numer rachunku do depozytowego, który, na który ma nastąpić wpłata. I ten przelew jest dokonywany przez kupującego jako do depozytu. Się go opisuje odpowiednio przelew na rzecz, tak na jest. Poczet zawarcia transakcji. Tak jest. Bardzo ważną kwestią, jeżeli chodzi o samo weryfikowanie rachunku depozytowego notariusza, jest to, że każdy notariusz jest oczywiście zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, więc każdy nasz rachunek jest objęty tą tak zwaną białą listą VAT prowadzoną przez ministra finansów. Można w każdym momencie sobie sprawdzić po numerze NIP czy po numerze rachunku prawidłowość tego rachunku bankowego. No jeżeli jest transakcja powyżej 15 tysięcy złotych, to automatycznie przy przelewie z banku na inne konto pojawi się informacja, to już, czy tak, to już zgodnie zweryfikować, czy jest się płatnikiem, tak czy jest. Nie. No dobrze, bo tu dochodzimy do takiego momentu ważnego, z którego nie wszyscy zdają sobie sprawę, a chyba warto o tym wytłumaczyć, że przeniesienie własności nie następuje w momencie przepływu pieniędzy, a w momencie podpisania umowy. Tak jest. I to jest takie powszechnie obowiązujące. Często się zdarza, że klienci mają takie przekonanie, w szczególności sprzedający, że własność nie przechodzi, dopóki nie wpłyną środki, cena sprzedaży. No to jest bardzo mylne przekonanie. Tutaj, tak jak pan redaktor powiedział, własność nieruchomości przechodzi z chwilą złożenia podpisów przez strony notariusza na akcie notarialnym. Także moment przejścia własności jest momentem, który jest chwilą podpisania umowy. Nie da się go odroczyć w czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dlatego też jest istotne, żeby strony miały tego świadomość przy podpisywaniu umowy, żeby wiedziały, że własność przechodzi z chwilą podpisania, a zapłata środków to już jest zupełnie inna kwestia. To jeszcze tak obok trochę doprecyzujmy, jeżeli dokonujemy transakcji, no my rozmawiamy o mieszkaniach na rynku wtórnym, tak. Ale jeżeli na przykład firma z firmą sprzedają sobie działki czy inne nieruchomości, to tutaj jest dokładnie ten sam model, czy to się kupuje nieruchomość, czy cokolwiek innego, czy to Jan Kowalski, czy firma, to podpisanie umowy oznacza przeniesienie własności, a nie wpływ pieniędzy. Tak jest. Co do zasady, tak jest, dokładnie. A proszę mi powiedzieć, a dużo osób tak myśli, że wpływ pieniędzy oznacza dopiero zawarcie transakcji? Zdarza się, uważam, zdecydowanie za często. Znaczy, no nie jest to tak, że przy każdej transakcji, bo jednak ta świadomość prawna w społeczeństwie jest już troszeczkę większa niż jeszcze parę lat temu, ale dość często zdarzają się takie przypadki, że niektórzy są przekonani, że własność przychodzi dopiero z chwilą zapłaty. Czyli tak naprawdę zanim sprzedamy mieszkanie albo zanim je kupimy, dobrze by było uzyskać od notariusza poradę. Oczywiście. Wcześniej zapytać, jak to wygląda, jakie procedury powinny obowiązywać, co zrobić, żeby to bezpiecznie sprzedać. Tak jest. To jest stąd właśnie też nasza akcja, żeby państwo przed jakimikolwiek planowanymi inwestycjami zawsze warto podejść do notariusza, zapytać, bo notariusze zawsze udzielają porad bezpłatnie, jeżeli są one związane oczywiście z czynnością, której dokonujemy. Jak najbardziej przy sprzedaży, przy zakupie nieruchomości można zwrócić się do dowolnego notariusza. Wyjaśnimy zawsze wszystkie możliwości, jakie są i ryzyko związane z każdym wyborem, który jest możliwy. To jeszcze chciałem pana zapytać o ten depozyt, bo tak sobie jesteśmy w tym momencie, kiedy kupujący wpłacił pieniądze na depozyt, tak. Spotyka się ze sprzedającym u notariusza, podpisują umowę. Tak.
notariusz to potwierdza. I ile wtedy czasu notariusz ma na to, żeby te pieniądze z rachunku depozytowego przelać sprzedającemu? To jest najczęściej kwestia tylko i wyłącznie techniczna, wynikająca z godziny podpisania aktu notarialnego i godziny sesji w danym banku, w którym notariusz prowadzi rachunek depozytowy. Najczęściej, aczkolwiek to zawsze do ustalenia indywidualnie między notariuszem, między stronami, ale najczęściej jest to jeden dzień od dnia podpisania umowy z uwagi na to, że nawet jak notariusz zrobi przelew tego samego dnia, on może nie trafić jeszcze na rachunek bankowy. No tak. Sprzedającego. To zwykle jest tak, że jak rano zrobimy, no to jeszcze może dojść, tak jest. A jak już po południu, to niekoniecznie. Co do zasady jest to następny dzień po transakcji, maksymalnie. Ale to jest tak, że po prostu notariusz podpisuje, znaczy umowa jest podpisana, zatwierdzona przez notariusza i następną czynnością, którą robi notariusz, to jest uruchomienie tych środków? Tak, jak najbardziej. A jak jest wewnętrzny, bo jest ten sam bank, no to może to środki przechodzą momentalnie, tak. Czasami się, jeżeli jest taka sytuacja, to czasami strony rezygnują z tego rachunku depozytowego, jeżeli mają rachunek w tym samym banku, no bo wiadomo, jeżeli podpisują umowę, czasami strony tak się mówią, że robią przelew w czasie rzeczywistym i te pieniądze od razu wpływają na rachunek sprzedającego. Też jest to jest ciekawy wątek, bo chciałem pana o to zapytać, czy to jest tak, że otwieramy wtedy, nie wiem, laptopy, jedna osoba robi przelew, druga widzi i wtedy się podpisuje, czy... Znaczy tutaj trzeba uważać, żeby nie wpaść w taką pułapkę. No jak to zrobić? To znaczy tutaj właściwą procedurą jest sformułowanie zapisu aktu w ten sposób, że pieniądze zostaną zapłacone w dniu dzisiejszym, po zawarciu tej umowy. I kolejność powinna być taka, że podpisują strony, podpisuje notariusz i wtedy strona robi przelew. Bo mamy zobowiązanie w akcie do zapłaty w dniu dzisiejszym, strona wykonuje przelew, te środki wpływają, więc zobowiązanie jest wykonanie w terminie. Wykonane w terminie. Tak. A jeżeli by nie wpłynęły, to akt jest nieważny? Nie. Ważny. Ważny. Tutaj właśnie wracamy do tego problemu, o którym mówiliśmy, że akt jest ważny. Tutaj nie można uzależnić ważności. Ale co w związku z tym, jeżeli ten punkt umowy jest niewykonany, bo środki nie wpłynęły w dniu dzisiejszym? Dlatego właśnie powinno być wpisane, że zapłata nastąpi po podpisaniu umowy, czyli w czasie przyszłym, po zawarciu aktu i wtedy wpisywany jest zawsze rygor egzekucji, czyli kupujący składa oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji co do obowiązku terminowego wykonania obowiązku zapłaty tej części lub całej ceny sprzedaży. No dobrze, no ktoś może poddać się obowiązkowi egzekucji, a jak nie ma w ogóle pieniędzy, to co wtedy, ani majątku? No to tutaj rzeczywiście taka sytuacja może generować no, dosyć duże problemy, ponieważ no, raczej takie sytuacje się nie zgadzają, no, nie zdarzają za często na szczęście, bo to jest tak naprawdę oszustwo. I no, jeżeli ktoś twierdzi, że ma środki, a nie ma tych środków, no to wprowadza drugą stronę w błąd i robi to świadomie i tak naprawdę można powiedzieć, że podstępnie. No, więc takie sytuacje co do zasady nie mają miejsca, natomiast jeżeli się zdarzy z okoliczności jakichś nadzwyczajnych, że te środki na przykład nie wpłyną, na przykład pojawi się jakaś niespodziewana blokada w banku albo awaria systemu, to tutaj umowa cały czas jest ważna, przy czym nie są zapłacone środki, więc za każdy dzień opóźnienia strona sprzedająca może doliczyć sobie odsetki za opóźnienie. Tak, odsetki ustawowe za opóźnienie. No i na podstawie tego rygoru egzekucji, który jest złożony w akcie notarialnym, może w trybie przyspieszonym egzekwować z tej choćby nieruchomości, która jest na tą cenę sprzedaży. No to jest taki bardzo rygorystyczny i drastyczny już przypadek, ale rzeczywiście teoretycznie tak może być. A kto jest zwolniony z podatku? Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych, tego 2% podatku, tak naprawdę zwolniona jest każda w tym momencie osoba fizyczna, która kupuje dla siebie pierwszą tak naprawdę w swoim życiu nieruchomość mieszkalną, czy to lokal mieszkalny, czy to dom, działkę z domem, zwolniona z podatku, o ile wcześniej nie była i nie jest właścicielem jakiejkolwiek nieruchomości o charakterze mieszkalnym. A mamy tutaj jakieś ograniczenia wiekowe? Nie wiem, to jest zwolnienie dla młodych? Nie. Tutaj ograniczeń wiekowych nie ma. Nie ma również ograniczeń, jeżeli chodzi o obywatelstwo. Z tego zwolnienia mogą korzystać również osoby, które nie mają obywatelstwa polskiego. Przy czym warunkiem jest, żeby nie były właścicielami żadnej nieruchomości, również położonej poza granicami Polski. A to prawo od dawna obowiązuje? Nie, te przepisy zmieniły się bardzo niedawno. To jest kwestia kilku tygodni, jeśli dobrze pamiętam. Puentując to, jeśli nie mam nieruchomości, nieważne ile mam lat, nieważne czy jestem Polakiem czy nie, ale mieszkam w Polsce i kupię nieruchomość pierwszą swoją, to nie zapłacę podatku? Tak, 2% podatku od czynności cywilnoprawnych, od zakupu. No to jest sporo pieniędzy, no bo jeżeli, wie pan ile kawalerka w Warszawie potrafi kosztować. Tak jest.
Dokładnie. Tym bardziej, że każdorazowo ten podatek jest liczony od, no, tak naprawdę od wartości rynkowej, która no, co do zasady odpowiada cenie sprzedaży, więc ta kwota nie jest mała i rzeczywiście to zwolnienie tutaj daje duże udogodnienie kupującym, szczególnie osobom, które pierwszą nieruchomość kupują, bo mogą te środki wydatkować na przykład na urządzenie, na remont tej nieruchomości. Mhm. Panie notariuszu, proszę mi powiedzieć, da się sprzedać mieszkanie, czy kupić mieszkanie bez udziału notariusza? Nie. Obowiązek formy aktu notarialnego jest narzucony ustawowo, nie ma od tej formy tutaj żadnych odstępstw. Każde zbycie nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Dla bezpieczeństwa. Tak jest. Warto też, jeżeli mogę jeszcze tylko zaznaczyć, aha, że teraz już od, no, od ładnych kilku lat. Mamy jeszcze 10 minut, więc mamy jeszcze parę rzeczy do omówienia. Także... W tej chwili notariusze już od dłuższego czasu zresztą składają wnioski do ksiąg wieczystych w formie elektronicznej. Także tak naprawdę wzmianka pojawia się w księdze wieczystej, informacja o zawarciu umowy już chwilę, kilkanaście, może kilkadziesiąt minut od zawarcia umowy. Więc tutaj jest bardzo dobrze zabezpieczone tutaj bezpieczeństwo obrotu prawnego. Nie ma takiego ryzyka, że ktoś chciałby na przykład wyłudzić i sprzedać tą samą nieruchomość dwukrotnie. Wtedy nie ma takiej możliwości, no bo ta wzmianka pojawia się od razu w księdze wieczystej i drugi notariusz, który miałby podpisać drugą umowę, podglądając księgę wieczystą, widzi od razu, że wpłynął jakiś wniosek. I tak technicznie rzecz biorąc, te czynności dotyczące sprzedaży nieruchomości, one dzieją się natychmiast. Jest akt i po tym akcie wy działacie dalej, wpisujecie do księgi. Tak, znaczy to oczywiście nie jest, że tak powiem, sekundek przysłowiową po, no bo to trzeba wprowadzić do systemu, wysłać ten wniosek, więc to jest taka kwestia techniczna, ale... To nie jest tak, że za miesiąc się... Nie, to jest najpóźniej tego samego dnia musi być złożony wniosek. A zanim dojdzie do transakcji, proszę mi wyglądać, bo powiedzieć, jak to wygląda. Dlatego, że wie pan, ci, którzy na co dzień, czy którzy raz na jakiś czas przychodzą do notariusza, kupują nieruchomość, czy inne czynności wykonują, no ale w tym przypadku nieruchomość, to myślą, że ta sprzedaż nieruchomości, czy praca notariusza ogranicza się tylko do odczytania tego dokumentu, tej umowy i już. No. Niestety takie też czasami panuje przekonanie, że tutaj mówiąc przysłowiową pieczątkę przybijamy i jest po wszystkim. Otóż nic bardziej mylnego. Umowy są zawsze oczywiście przez nas przygotowywane. Weryfikujemy dokumenty, weryfikujemy treść księgi wieczystej. Bardzo ważne jest też, żeby osoby, które podpisują umowę sprzedaży na rynku wtórnym, okazywały notariuszowi swój akt, na podstawie którego nabyły nieruchomość. Z uwagi... Czyli to wróćmy do samego początku. Jeżeli ja, dajmy na to, chcę sprzedać komuś nieruchomość, tak, mam kupca, to zanim dokonam tej transakcji, powinienem pójść do pana i pokazać wszystko, co mam związane z tą nieruchomością. No tak jest najlepiej, najwygodniej, bo wtedy notariusz jeszcze przed ustaleniem terminu dokładnie sobie może wszystko zweryfikować, sprawdzić, czy nie są wymagane dodatkowe dokumenty, bo wszystko zależy od tego, jaka jest sytuacja. Jeżeli oczywiście strona sprzedająca ma jeszcze niespłacony kredyt hipoteczny na tą nieruchomość, to też należy uzyskać zaświadczenie z banku wskazujące wysokość tego zadłużenia, które pozostało do spłaty. Banki zawsze wskazują też w takim zaświadczeniu numer rachunku bankowego do spłaty. Najczęściej jest to rachunek techniczny i banki zawierają informację, że z tego rachunku technicznego sprzedający nie ma możliwości wypłaty środków, bo to też jest bardzo ważna informacja. I jednocześnie takie zaświadczenia banku zawierają zobowiązanie banku do tego, że jak wpłynie cała kwota wskazana przez bank, no to bank zwolni oczywiście obciążenie hipoteczne. To też jest bardzo częste, bardzo częsty przypadek tutaj w praktyce, ponieważ ten obrót nieruchomościami, jak pan redaktor na początku powiedział, jest teraz dosyć duży, więc często się zdarza, że sprzedają osoby, które jeszcze nie skończyły spłacać swojego kredytu hipotecznego. Kupujący również korzysta z kredytu hipotecznego, wtedy dodatkowe są jeszcze postanowienia w zależności od tego, jak bank kredytujący kupującego sobie oczywiście to ustali z kupującym, ale najczęściej ustanawiamy hipotekę drugą w kolejności, która jest wpisywana w księdze wieczystej i jednocześnie i na rzecz... ta pierwsza wygasa, tak? Tak, i jednocześnie właśnie z tą drugą hipoteką jest ustanowione roszczenie o przeniesienie tej hipoteki na miejsce, które zwolni ta pierwsza hipoteka. Mhm. Czyli taka kolejka hipoteczna, przepływ pieniędzy, pierwsza hipoteka się zwalnia, ten drugi wskakuje na to pierwsze miejsce. Tak jest. I zmienia się właściciel nieruchomości i... Tak jest. Znaczy zmiana właściciela następuje wcześniej, jednocześnie z wpisem hipoteki, no bo sąd wieczystoksięgowy, wykonując wniosek z takiego naszego aktu, wpisuje jednocześnie własność i wpisuje w dziale czwartym hipotekę na tym drugim miejscu.
najczęściej jednocześnie z roszczeniem o przeniesienie tej hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne po wygaśnięciu tej pierwszej hipoteki. To jest... często zdarzają się takie transakcje z bardzo nieruchomościami? Często. Tak, tak, bardzo często. Tutaj jeszcze jest taka dodatkowa, może nie tyle, że taki no, a to kłopot, jeszcze technicznie, ale... przepraszam, zanim pan powie, to tak, jeżeli mamy cenę transakcji 2 miliony złotych, milion trzeba oddać bankowi, to te 2 miliony dzieli się na dwie części i milion wpływa na ten rachunek techniczny, a drugi milion na wskazany w umowie? Znaczy, co do zasady tak, no bo wszystko, jeżeli chodzi o warunki płatności, jest też kwestią umowną między stronami, ale rzeczywiście najczęściej, w zasadzie w 90 kilku procentach przypadków, tak to następuje, że ta część, która odpowiada wysokości zadłużenia na rzecz banku, tego, który już jest wpisany w księdze wieczystej, zostaje płacona bezpośrednio przez kupującego lub bank kredytujący kupującego bezpośrednio na rachunek bankowy strony sprzedającej w celu właśnie spłaty całkowitej wierzytelności zabezpieczonej tą hipoteką. Zdarzyło się panu kiedyś, bo zastanawiam się, czy są też takie transakcje, gdzie jest kredyt hipoteczny i nie następuje spłata tego kredytu, tylko przejęcie tego kredytu przez osobę kupującą. Nie wiem, czy to jest w praktyce jest to, jest to możliwe, ale są to bardzo jednostkowe przypadki, no bo tutaj raczej banki nie przyjmują, kupujący nie przejmuje długu, tylko zawiera nową... przejęcie leasingu. Tak, dokładnie. Zawierana jest nowa umowa kredytu i najczęściej, nawet jeżeli kredyt jest zaciągnięty przez sprzedającego i kupującego w tym samym banku, to mimo tego zawsze, znaczy co do zasady jest tak, że jest zawierana nowa umowa kredytu i ten nowy kredyt spłaca ten stary kredyt. Mhm. A proszę mi powiedzieć, patrząc tak trochę z góry na ten rynek, to transakcje na rynku pierwotnym czy wtórnym są częstsze? Oj, bardzo trudne pytanie, panie redaktorze, ponieważ ja to wiem, wszystko to zależy też od... Tak, wszystko już, to ale... też zależy od... W każdym mieście wygląda to troszeczkę inaczej. To inaczej pana zapytam, trochę też tak uciekając nieco od tematu, bo pan jest z izby w Krakowie. Tak. Tam ceny też rosną. Tak. Jak pan widzi coraz to nowe akty i coraz to nowe ceny transakcyjne, to nie łapie się pan trochę za głowę? No troszeczkę tak, ponieważ to już no, ten... ceny są, tak, dużo, duży wzrost jest tych cen sprzedaży. To już, jeżeli chodzi o ścisłe centrum, to jest od kilkunastu do ponad 20 kilku tysięcy za metr kwadratowy. A mówi pan o wtórnym czy pierwotnym? I wtórny, i pierwotny. Chociaż z tego, co kojarzę, nawet gdzieś ostatnio trafiłem na taką analizę, że pierwszy raz od dawnego czasu zdarzyła się różnica kilku tysięcy złotych między przedziałem cenowym mieszkań na rynku wtórnym, a na rynku pierwotnym. Mhm. Że wyższe są jednak ceny tych mieszkań na rynku pierwotnym. A ruch, jeśli chodzi o ruch w interesie nieruchomościowym? Dużo jest Polaków, którzy dokonują tych transakcji. Bo wie pan, pytam dlatego, że kiedyś to było tak, że jak się kupowało nieruchomość, to szczególnie rodzice młodym osobom mówili, o, to takie już pewnie docelowe, na całe życie. My chyba przestaliśmy się tak mocno przywiązywać do tego, że jak już kupimy raz mieszkanie, to na całe życie je kupujemy i do końca życia będziemy tam mieszkać. Tak, myślę, że można potwierdzić, że następuje taka zmiana też tej świadomości i podejścia też, że te mieszkania jednak nie są kupowane przez osoby fizyczne jako to taka docelowa już na zawsze, aczkolwiek też się zdarzają takie sytuacje. Niemniej większość osób jak kupuje to albo kupuje na jakiś czas przy tych cenach, które obecnie są. I raczej w perspektywach, że te ceny nie będą spadać, też wiele osób traktuje to jako inwestycję, że będzie korzystać z tej nieruchomości, za jakiś czas ją sprzeda bądź wynajmie. Panie notariuszu, a wracając jeszcze do takich technicznych aspektów tej transakcji, czy jeżeli my chcemy ją dokonać, zależy nam na czasie, to z jakim wyprzedzeniem my powinniśmy się za to zabrać, żeby... No, wiadomo, pieniądze pojawiły się na końcu na naszym koncie w miarę szybko. Z punktu widzenia oczywiście strony sprzedającej, jak rozumiem. No tak, tak. To ciężko też tak dokładnie, bo jeżeli jest. Mamy już kupującego, tak. Pomijamy ten cały czas dotyczący wystawienia oferty na rynek, no bo jedna tak, się szybko sprzeda, inna nie. Ale od momentu, kiedy mamy chętnego na nasze mieszkanie, to do czasu i tamten ma pieniądze, to też nie zakładamy, że się musi starać o kredyt i tak dalej, czekamy, czy dostanie. Mamy kogoś, kto ma gotówkę.
ile powinniśmy sobie przeznaczyć czasu na to, że musimy dopełnić formalności, jak dużo wcześniej pójść do notariusza na tę wizytę wstępną, żeby o wszystko rozpytać, zanim dojdzie do tej właściwej. Jak to wygląda w czasie? To znaczy wszystko zależy od tego, jaki jest rodzaj tej nieruchomości sprzedawanej i jakie strona sprzedająca musi uzyskać dokumenty, bo jeżeli to jest sprzedaż lokalu mieszkalnego, który ma oczywiście założoną księgę wieczystą i nie ma z tym lokalem związanych jakichś dodatkowych na przykład udziałów w działkach dojazdowych albo udziałach w hali garażowej, wówczas co do zasady do takiej transakcji potrzebne jest zaświadczenie o tym, że nikogo nie ma zameldowanego w lokalu i takie zaświadczenie w zależności od urzędu jest... A to jest ciekawe, czyli jeżeli my mamy ten lokal i jesteśmy tam zameldowani, to powinniśmy się wymeldować. Wymeldować, tak jest, bo powinno być do umowy sprzedaży przedłożone zaświadczenie właściwego wydziału meldunkowego Urzędu Miasta bądź Gminy, potwierdzające, że w lokalu nie ma osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy. I tutaj właśnie w zależności od tego, każdy urząd w jakimś innym terminie jest to, czasami jest to kilka, maksymalnie kilkanaście dni, wydają takie zaświadczenia. Przy standardowych lokalach również wymagane jest zaświadczenie zarządcy wspólnoty mieszkaniowej bądź też spółdzielni, w zależności od tego, gdzie lokal jest położony, potwierdzające, że na lokalu nie ma żadnych zaległości tak zwanych czynszowych, czyli za opłaty eksploatacyjne. Więc jeżeli te dokumenty sprzedający sobie jest w stanie uzyskać w ciągu, nie wiem, 7-10 dni, no to to jest około ten czas, kiedy można zacząć już tutaj procedować te wszystkie czynności związane z umówieniem terminu podpisania aktu. A na to umówienie terminu też chyba jakoś strasznie długo czekać nie trzeba. No, wszystko to nie są miesiące. Nie, nie, absolutnie. W zasadzie jest to, mówię oczywiście tak w dużym przybliżeniu, bo w zależności od tego każdy notariusz ma, wiadomo, inne terminy, ale jest to kwestia kilku dni. Okej, okay, czyli jeżeli będziemy sprawnie działać, to nawet w 2 tygodnie możemy sprzedać mieszkanie, dokonać transakcji. Tak, jak najbardziej. Super. Sławomir Gołąbek, dziękuję pięknie. Notariusz Izby Notarialnej w Krakowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Szanowni Państwo, scenariusz Państwo znają. Za moment pojawi się tutaj kolejny notariusz, a w zasadzie pani notariusz i odpowie na kilka pytań, które Państwo do nas przysłali. Proszę nas oglądać.